czwartek 19 grudnia, jak co roku na tradycyjnym spotkaniu upadkowym spotkała się polska rodzina olimpijska. Obecni byli mistrzowie i medaliści olimpijscy kilku pokoleń, przedstawiciele sponsorów i partnerów Polskiego Ruchu Olimpijskiego oraz naszej reprezentacji. Pracownicy wielu instytucji pracujących na rzecz sportu na czele z ministrem sportu Andrzejem Biernatem oraz prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzejem Kraśnickim, którzy wygłosili okolicznościowe przemówienia. Obaj życzyli polskiej rodzinie sportowej spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz pod każdym względem udanego olimpijskiego roku 2014. No cóż, życzyć sportowcom na nowy rok zawsze sukcesu, bo sukces jest tym wymiernym dowodem na to, że pracujemy, że jesteśmy w stanie przekraczać kolejne bariery. Dużo zdrowia, spokoju, bez kontuzji, bez emocji negatywnych, tylko dążenie do sukcesu. I to dla wszystkich sportowców, którzy chcą rzeczywiście być wielcy.